based on a 90s TV show. The show's cancellation had been the kiss of death to it. Siemka wszystkim, z tej strony Doxy, witam was w kolejnym odcinku w naszej serii Zagrajmy w Max Payne 2. Dzisiaj będziemy sobie przechodzić kolejny rozdział naszej gry, w którym będziemy próbowali dostać się do Mony. To jest ogólnie cała jej siedziba, jej dom, że tak mogę to nazwać. No i dobra, zobaczmy sobie, co mamy w tym pierwszym pomieszczeniu. Weźmy sobie środki przeciwbólowe, bo się mogą zawsze przydać. Tego pudła raczej nie otworzymy, więc sobie idziemy dalej. Zobaczymy, jakie będziemy mieli tutaj niespodzianki. Okay. Ja, ale faza. Zobaczcie tylko. Nie no, nie powiem, fajnie to wygląda. Ogólnie ten cały dom Mony zrobiony jest, z tego co czytałem, na podstawie jakiegoś tam fikcyjnego, śmiesznego serialu z tej gry. No i będziemy próbowali teraz znaleźć jakieś przejście do Mony. Wód? Nie no, trochę dziwne są te scenki czasami. Kartonowe auta. Aha, teraz musimy wejść w tą klatkę. No, dosyć dziwny środek transportu, że tak mogę powiedzieć. Lol. Okej, jesteśmy dalej. Co to za Frankenstein? Jeszcze z królikiem? Nie widziałem czegoś takiego. Ogólnie coś dziwnego się tutaj dzieje dosyć. Nie wiem, rodem z jakiegoś horroru. Jeszcze te głosy. O, ale kibelek jest nawet. Tutaj jakiś flaming. Dobra, nieważne. Ale gościu, masz ciekawe. You get mad at everybody for reminding you about it, even if it's all in your head. I chyba dalej pojedziemy sobie tą klatką do góry. O kurcze, co to za igła? Ach, prawie. Wszystko było dokładnie oskryptowane. Tak można sobie powiedzieć. I teraz gdzie tutaj mamy iść? O, tu jest jakieś przejście. Nie wiem, czy dobre. Mirrors. Dziwne te lustra. Tutaj mamy kolejną fazę. Ogólnie to wszystko jest tutaj dosyć dziwne. Musimy przyznać. No, jedź do góry. Czemu nie jedziesz? Czy przypadkiem... Tak, wróciłem do tego miejsca, gdzie byłem przed chwilą. Więc muszę szukać innej drogi. Ogólnie taki labirynt, bym powiedział, tu jest. Te wskazówki nam chyba nic nie powiedzą. No, nie wiem, nie wiem. Tutaj mamy to pomieszczenie co wcześniej, a poza tym tylko jest to wejście. No więc nie pozostaje nam nic innego, jak tam wejść z powrotem. O, o, tutaj coś mamy. A, i jest nowe przejście, dobra. Już myślałem, że nie znajdziemy dalszej drogi. O kurcze, to się wszystko podnosi. Fajne. O, zobaczcie tylko. Jak w kosmosie. Escape.
Dobra, chyba idziemy dobrym, w dobrym kierunku. Ale nie wiem, czemu te drzwi są tutaj zamknięte. Aha, tu pisze, there is no escape. Czyli może tutaj musimy się udać. Otwarte. Aha, tutaj mamy taką fajną wyrzutnię, zobaczcie sobie. Nie wiem, jak to teraz użyć. O! Fajna sprawa, naprawdę. Ale dobra, zajmijmy się lepiej tą misją, którą właśnie wykonujemy. Bo chyba tutaj przejścia nie znajdziemy. Ale naprawdę, taka... Ten rozdział chyba mi się wydaje, że jest najlepszy z tej gry. A raczej nie z tej całej gry, tylko... z tych rozdziałów, które do tej pory grałem. Tutaj również zamknięte. Mona's door was locked. I could have knocked, but I felt an urge to snoop. A tutaj? No i miła niespodzianka, otwarte drzwiki mamy. Gdzie by tu teraz iść? No nie wiem, nie wiem. Będziemy próbowali gdzieś wejść. A spróbuję zrobić tak, że wrócę się na te schody. Może tutaj coś będzie. Może coś ominęliśmy. O kurczę, sorki, sorki. Mikrofon mi wyleciał. Chyba będę musiał to wyciszyć. Ok, weszliśmy do jakiegoś pokoju. Tutaj mamy telewizorek. Nieodłączny element każdego rozdziału. Dobra. O, nawet materiały wybuchowe tu gdzieś są. Chyba w tych pudłach poukrywane. Lodóweczka. Pusta po studencku. No nie wiem, nie wiem, gdzie by teraz tu iść. Ogólnie ciężko tutaj drogę znaleźć. O! Weszliśmy. Tutaj Mona się chyba kąpie. Bring me a towel, will you? Proszę bardzo, trzymaj ręcznik. Now that you're here, you can watch my back while I get dressed. All she had told me was that someone wanted us dead. The way she was acting, I was the only one in danger here. You have to give me a lot more than that. The inner circle. What of it? The secret society is after everyone who knows of their existence. Come off it. Prove it. I have a contact inside. He's willing to talk. Alfred Woden? No. Anyways, I can take you to him. No dobra, czyli w tym odcinku to by było już na tyle. Dzięki wam za obejrzenie, zapraszam do subskrybowania kanału. No i na razie, trzymajcie się, cześć.